Dzień dobry, witam Was serdecznie w trzecim już filmiku serii o rozwiązywaniu zadań. Kto nie oglądał, zapraszam. Obejrzyjcie pierwsze dwa filmiki, jak nam idzie zadaniami, a idzie nam znakomicie. Na razie jesteśmy na dobrej paście. No i to szybkie tylko przypomnienie, na co zwracam uwagę, komu się tu nie znudziło. Mam nadzieję, że jeszcze Wam nie. Szachy, bicia, groźby, to jest nasz priorytet. Mamy ściągę jak coś na grafice i lecimy z koksem. Pierwsze zadanko było zegar. Tyka, no to patrzcie. Pierwsze zadanko, od razu przypomnienie z poprzednich seriek. Mamy jak zawsze szybka sprawdzian materiału, szybki sprawdzian, przepraszam. Mamy gońca i wieżę, gońca i skoczka za wieżę, czyli troszkę mniej. Nasz król beznadziejny, ale nie przejmujemy się tym jakoś bardzo, bo jest nasz ruch i liczymy. Szachy, dwa, no i co? Od razu widzimy, znamy. Hetman C8 jest niefortunny, bije nas wieża, także spróbujmy ten motyw, no nazywaliśmy to bezfurtkową sytuacją, dać szacha na C7, król odchodzi do rogu, nie ma furteczki, hetman C8 i po biciu wieża, wieża i jest macik. No, były takich zadań już dużo, także szybciutko to robimy, szkoda czasu, będzie więcej rankingu, szybciej się zbliżymy do wymarzonego 3000. No i mam to, bombowo. Patrzę, trzecie, pierwsze zadanie z rzędu, dobrze, no to lecimy z koksem, oby tak dalej. No i dajcie jakieś trudniejsze zadanko, żebyśmy się tu nie zanudzili. No, akurat nie udało się. Banalne zadanko, aż dziwne, że taki ranking, hetman mniej. Wygląda dosyć smutna nasza pozycyjka, dwa szachy, no i już mam nadzieję, że szybko widzicie, że na F7 sympatyczny macik w jeden, także nie ma co tu gadać, robimy, zgarniamy ranking i lecimy do trudniejszych wyzwań. Dobra, o, to wygląda trudno, to wygląda dosyć skomplikowanie, szczerze mówiąc. Co tu jest grane? Mamy równy materiał, no, końcówki to nie jest seria o końcówkach, zapraszam, Marcin nagrał parę fajnych filmików o tym, ale w końcówkach ważne są wolne pionki, patrzę, że ten pionek blisko pola przemiany, zwracam na to uwagę. No i cóż, jakie mamy opcje? Opcje forsowne. Możemy oczywiście dać tutaj parę szachów, konkretnie te 5 szachów. No i od tego zaczniemy oczywiście liczyć. No, podstawienia hetmanów w ten sposób jakoś mi się nie podobają, także zostają nam dwa takie sensowne szachy. Widzę, że po wymianie hetmanu, no niestety ten nasz atut, ta nasza duma pionek ginie, no bo król zbije i prawdopodobnie końcówkę z pionkiem mniej przegramy. Jeszcze ten król tu szybko po tego pójdzie. Niezbyt mi się podoba, ale zobaczcie na tego szacha. Dajemy szacha i teraz tak. No tu jakaś strzałka się wkradła. No, dobra, jest szach. Król musi gdzieś uciec. Zobaczę, że nie ma to wielkiego znaczenia, gdzie pójdzie na jedno z tych trzech pól. No to pionek wolny w końcówce, potężny atut, no i któż go zatrzyma? Hetman już tu, pamiętajcie, stoi. Nie ma kto go zatrzymać, wystarczy się upewnić, że tu nie ma kontry, nie ma jakiegoś szachamata lub wiecznego szacha, ale nie ma. To jest tylko parę szachów. Król spokojnie tutaj będzie obroniony po ruchu G3 i myślę, że dalej ten pionek zapewni nam wygraną. Co jeszcze trzeba sprawdzić? Ewentualnie, czy może się zasłonić hetmanem, ale teraz wymiana hetmanów to już inna sprawa, no bo pionek to uciekinier i jest poza tym kwadratem, jak to się nazywa. Król stąd nie może go złapać i my uciekamy i jak nas goni, dorabiamy hetmana. Wygląda, że jesteśmy w domu. Spróbujmy. Szach, jeszcze szybki sprawdzian lekki, ale wygląda to nieźle. Pion leci, szach, byliśmy na to gotowi. No, na tego szacha, przepraszam, na tego także byliśmy gotowi. Koniec szachów i nasz pionek dochodzi. Fantastika. Lecimy dalej, 33, dwie trójki szczęśliwe, oby tylko szczęście nam sprzyjało, ale lepsze oczywiście są umiejętności od szczęścia jeszcze. No i co? Szybki tutaj rzut oka, kolejne zadanko, materiał równy, pionek groźny, jak to końcóweczka dopiero wspominałem, ale w tym wypadku no, nie jest tak łatwo, żeby on doszedł, a co ciekawe, mimo końcówki król jest pod atakiem matowym. I co? Szybki sprawdzian, żeby nie było trzy szachy, tutaj po wieży. Tutaj po wieży, a tu co? Szach, słuchajcie, mat, ta wieża przesłania, mat w jeden, no z tego byliśmy ekspertami, także nic tu tylko robimy i lecimy dalej, żeby jak najszybciej zbliżać się, no na razie do pierwszego tysiaczka, ale już powolutku się zbliżamy. Uff, no i cóż tu dobrego? No, wieża na wieżę, można powiedzieć remis. Gdzie jest sędzia, dawać remis, ale to akurat wyjątkowa sytuacja. Patrzę, co tu mamy. Jeszcze zwrócę Wam na to uwagę, tą sytuację podwisającej figury. Gdyby nie ten król, no to byłoby po wieży. No i oczywiście co? Liczymy szach, żeby tego króla odepchnąć stąd. Jak pójdzie w lewo, no to wieża jest za darmo. Pozostaje jedynie próbować zostać królem przy wieży. No i teraz można by jeszcze powiedzieć, że jest też przy okazji dużo figur na tej samej linii i motyw tak zwanego rożna. Możemy tutaj dać szacha, po czym bijemy wieżę. No i zwierzę więcej mam nadzieję, że umiecie już zamatować. Także szach, drugi szach, no i bijemy wieżyczkę. Wieża za darmo broniona, damy radę, jest cudownie.
No jest, okrągła 800. Fajna, fajna sprawa. Lećmy dalej. Ulala, to już jakieś poważniejsze zlęko. To już nie takie banalne. Nawet nie widzę, przyznam wam na pierwszy oka. No ale zaraz pomyślimy, policzymy. Szybki taki rzut chłodny na pozycję pokazuje, że mamy no, figurkę mniej, gońca za tylko pionka. Ale znowu widać, że jesteśmy tu na tarciu. Szczególnie, przepraszam, te dwie figury tutaj królują. No i cóż, jakie mamy opcje? Raz, dwa. No, te szachy mówię, te szachy też mamy, ale już jak jesteście na lekko lepszym poziomie, to tak czuć, że jednak bez hetmana. Wiadomo, czasami dużo pewnie ładnych kombinacji zrobiliście ze święceniem hetmana, ale w tym wypadku no, nie widzę tak gołym okiem, jak kontrolować natarcie. Jak zbijemy tutaj wieżę, no to wygląda mi, że hetman po prostu odbije i no, wymiana figur jest nam nie na korzyść, bo mamy troszkę materiału mniej, czyli zostaje ruch wieża e2. Przeciwnik myślę, że chętnie, no właściwie to jedyny ruch zbije, nie może odejść królem, bo nastąpi mat na g2. Także jest szach, bijemy, bijemy, bije król. No i cóż, wymianka dwóch wież za hetmana nie jest taki świetny biznes, ale my kontynuujemy natarcie. Jak kontynuujemy natarcie? No, jedyny sensowny, forsowny ruch wygląda mi na bicie hetman na g2. Tu będzie trochę dłużej strzałek, bo to trochę trudniejsze rozwiązanie. Zaraz powolutku będziemy przewijać, jakby ktoś się zgubił, się nie przejmujcie, bo te strzałki czasami mają pomagać, ale różnie bywa, mogą przeszkadzać. W każdym razie hetman g2 i co teraz? Zobaczcie, że stąd hetman atakuje i wieżę, i tego króla. Także, żeby wieża z królem no, były w zgodzie, były bronione, trzeba zagrać wieżą na f2. Wydaje się, że król jest pobroniony, koniec naszego natarcia, ale możemy chyba takiego sprytnego szacha jak hetman e4. No i teraz co? Król stoi na f2, pamiętajcie, wieża na f2. Jak król pójdzie na d2, hetman e3 i według mnie to są widełki. No, król odejdzie, zbijemy wieżę. Czyli po tym szachu, król wieża jeszcze raz dla przypomnienia, król musi iść do tyłu, musisz tu lub tu, i co? Niebroniona wieża, i dużo figur na tej samej linii. Hetman H1 zdobędzie wieżę. Upewniamy się, patrzcie, mamy furteczki, czy jakimś dziwnym trafem. My nie dostaniemy mata, jak zbijemy wieżę, ale wieża jest, pamiętajmy, na F2, stąd no nie ma jakiegoś, jak tu wjechać na całe szczęście. Hetman za wieżę i gońca, plus jeszcze mamy parę pionków, powinna być wygrana. No to było dosyć trudne. Mam nadzieję, że się nie zgubiliście. Sprawdźmy to, jak to wyjdzie w praniu. Czy się nie pomyliłem, bo też jest taka opcja. Szach, on bije, byliśmy gotowi, bicie. Zgodnie z planem kontynuujemy natarcie hetman g2. No i od razu odszedł, także tu nawet za czeską. Podejrzewam, że dlatego tutaj nawet nie przewidział, że to jest trudniejsze zadanie. Po tym bijemy oczywiście wieżę, ale jeszcze zobaczmy to, o czym mówiłem. Jakby się zasłonił wieżą, co jest na pewno lepszym ruchem. Wszystko w miarę zbronione. Tu mamy hetman e4 szach. No i po królecy teraz może już łatwiej to widać, że tu są widełki. I drugi wariant. Po hetman e4, jak król idzie na pierwszą linię, wtedy dajemy szacha i zdobędziemy tą wieżę. Także wydaje mi się, że nawet to było trudniejsze zadanie, policzyliśmy więcej niż czeską zrobił. Też bym wam polecał, jak robicie zadania, szczególnie na czeskomie, no to nie robić tych zadań tak po jednym ruchu, że tak troszkę traficie. Czasami się tak robi i można się cieszyć, że dobrze zrobione zadanie, ranking w górę, ale jednak no, w partii już no, nie możemy tak sobie trafić jednego ruchu i może się uda, tylko wypada policzyć cały wariant pełny do końca i dlatego też dobrze to trenować i wyrabiać ten nawyk. Także fantastico, oczywiście zadanie dobrze. Mniej rankingu, bo troszkę nam zajęło, ale nie jest to takie ważne. Ważniejsze, żeby zdanie było dobrze niż szybko zrobione. No i dobra, let's go dalej. A patrzcie, tutaj takie trudne zdanka, teraz takie prościutkie. Hetman mniej, mamy coś tam za niego, ale chyba nie za dużo. Właściwie to wierzę. Ale znowu, nim tu zajmiemy się jakoś zamartwianiem, że hetman mniej. Szachy bicia groźby. Jedna rzecz na start w głowie. Widzę jednego szacha. No i generalnie patrzę, że to niezły szach. Ten goniec tutaj nie pozwala królowi uciec na te pola, król nie ma gdzie uciec, a po ruchu g6 zbijemy i jest macik bardzo prosty 2. Także patrzcie, to zdanka na czeskomie, zadanie w zadaniu nierówne, niektóre banalne, niektóre prościutkie, różnie bywa. No i let's go dalej. Dobra, co tutaj? Materiał równy, po trzy lekkie figury, po hetmanie, po dwie wieże i po nawet mamy 7 pioneczków. No i co? Skoczek pod atakiem. No mam nadzieję, że już tutaj nie odchodzicie od razu potulnie, nie uciekamy gdzieś nim do tyłu. W pierwszej kolejności zawsze ta agresja, ataki, sprawdzamy jakie szachy. No, hetman H5 wygląda ciekawie. Wpadamy na króla. Królak pójdzie na E7 lub na F8. Tu mamy taką, słuchajcie, sympatyczną, bardzo siateczkę matową. Pozostaje sprawdzić, co, jak pionek pójdzie na G6.
No i co mamy? Patrzcie, tu jest takie związanko, znowu dużo figur, trochę naszych, którego na tej samej linii. Możemy zagrać po ruchu G6, skoczek bije G6, z atakiem na wieżę, zdobywamy pionka, a niestety nie może odbić, bo grozi zbijem po prostu wieżę. Nie tylko grozi, ale zrobimy to. Z kolei jak on nie zbije nam skoczka, no to albo zbijemy mu wieżę, albo będzie jakiś bardzo zabójczy atak z osłony, podejrzewam, szybkim matem i zyskami materialnymi. Sprawdźmy. Szach. Bum. No i co? Wieżyczka za darmo, zgodnie z planem. Materiał zdobyty. No i słuchajcie, jest superowo. Jest kolejne zdanie z rzędu, 38. No, lecimy z koksem. Nie ma co się zatrzymywać, myślę. Dobra, co tu jest gra? Co tu mamy przed nami? Pioneczek mniej. No ale co? Podwisająca wieża, od razu zwracam na to uwagę. No i cóż można z tym zrobić? No można próbować odciągnąć króla. No jest jakiś pomysł, nie będzie to łatwe. Liczymy forsowne różki. Szach numer 1, szach numer 2, szach numer 3. Mam nadzieję, że już Wam wszystkim takie pierwsza myśl. Nie zawsze pierwsza myśl jest dobra, im będziecie lepsi, tym częściej. Ale i tak trzeba zacząć. Mam nadzieję, że oczywiście z tych trzech szachów najkorzystniej, najciekawiej wygląda ten szach na D5. Widełeczki, król musi odejść, ale musi pilnować wieżę oczywiście. Także jedynym sensownym ruchem wydaje się król B7. No i co? Wystarczy pozbyć się problemu, bo nasza wieża też tu jest pod atakiem i niebroniona. I na samym końcu wykonać to bicie już, to widełki, które zostało niebroniony goniec spada. Inne szachy można szybko sprawdzić, no to oczywiście jakaś głupota, tracimy po prostu tracimy tą wieżę. Po skoczek A4 nic może nie tracimy, bo król musi gdzieś odejść, no ale też nic zyskujemy, pionek mniej, jeszcze się sami związaliśmy, no bez sensu generalnie. Także co? Skoczek D5, bijemy i goniec więcej. Uf, mamy to. Bardzo dobrze. No to lećmy, słuchajcie, dalej. Lećmy dalej. No i tu patrz, sprawdzam czujności. Co się dzieje? Mam nadzieję, że szybko widzicie tego szacha, a nawet lepiej szacha mata. Trzy szachy możliwe. No i który jest dobry? Oczywiście, że dama H2, mat w 1 i mat. Superowo. 40 z rzędu. No i co? Spróbujmy przebić magiczną barierę 450 zadań. Zobaczmy, czy się nam uda. Myślę, że się uda. Zadanko znowu trafiło się w miarę proste. Figurka więcej. Mniej, przepraszam bardzo. Ale co? Mamy ruch, jesteśmy na tarciu. Jeden tylko szach. Patrzę znowu. Zawsze opanujcie tą pokusę, żeby gdzieś tam widzicie goniec pod atakiem, nim uciekać lub go bronić pasywnie. No nie, obrona to jest ostateczna w szachach. To jest bardzo ważne. Nie tylko w taktyce. Zawsze w pierwszej kolejności spróbujcie atakować, wywierać presję, stwarzać problemy przeciwnikowi. Jak się nie da, wtedy dopiero jakaś obrona, jakaś ucieczka, ale to jest druga kolejność. A co widzę? Jest ruch atakujący, jest szach, jest wsparcie gońcem, pionek kryje pole ucieczki, goniec kryje też pole ucieczki, plus wspiera wieżę. No, chyba wygląda mi na mata 1. No i tak jest, magiczna bariera 450 zadań, 450, przepraszam, punktów rankingowych przebita. No, powolutku kroczymy do tego 1000. Mam nadzieję, że już w następnym odcinku serii uda nam się złamać. Spróbujemy to zrobić. No i cóż, szachy bicia groźby. Patrzcie, jak się przestrzega tą trójcę liczenia wariantów, jak te zadanka padają w miarę łatwo. No widzicie, trochę niektóre są oczywiście trudne, ale jak on to idzie pięknie, 41 zadanek z rzędu mówi samo za siebie, także nic, tylko to wykorzystujcie. Tyle na dzisiaj. Z tej strony Mateusz, trzymajcie się i udanych zadanek, udanych partii. Trzymajcie się, cześć!